Now I will show you what happens to those who desecrate my daughter's tomb. Hiya! Słoneczka. Chyba lepiej pójść dołem. Hathor, protect me from this defiler. I have come only for you, hyena. The gods need not be involved. Infringed upon Ishe's place of rest, trespasser. The gods are already involved. And so you will find the same fate as all other trespassers. Death by my hand. You are in pursuit of the impossible, Haliset. No measure of magic can bring our children back! Tam się... No dobrze, niech ci będzie. Będziemy się tak ganiali, co? Who came before? Only the gods came before. Some came between the gods and us. It is their view. No i tak widzisz, potoczyła się twoja opowieść. Do I walk among the dead now? A just end. You defiled the dead and enabled the people who killed my son. All on a selfish whim. No. I gathered the silica for them. It powered the magic stone of those who came before. You saw it, didn't you? These symbols only needed to be learned. It is not meant for us. It makes no difference now. I wanted to protect my daughter in life and death. I have done neither. Osiris! Please grant me reunion! She walks alone in the field of reeds. Am I to remain in the Duat Laema? I just want my daughter back! Daj proszę, Haliset. May you find your daughter in the afterlife, Haliset. May the Lord of the Duat guide you. Nowy poziom. Powinno być łatwiej. Teraz zapolujemy na jaszczura. Chyba. Zerknijmy sobie na zadania. Ich jest pełno tutaj. Ale mam ochotę teraz akurat za jaszczurem pogonić. Co mi szkodzi? Część zadań już zaczyna być zbyt niskiego poziomu. Myślę, że to nie ma wielkiego sensu szukać zadania na poziomie 13. Zdobywam te poziomy szybciej. Ale to też jest ten argument, o którym mówiłem wcześniej, że no nie po to są, nie po to jest wybór, by robić wszystko. Tak sobie myślę. Znaczy, być może potrzebuję wytłumaczenia. Tutaj 3 punkty, tutaj 3 punkty. No tutaj może lepszy atak, czemu by nie? Czy coś w wyposażeniu? W wyposażeniu jeszcze się przytrafiło łuk. Wypadałoby wybrać się do kowala, sprzedać część tych rzeczy, wzmocnić te, które mam. Kto wie?
Jest zabawne, ja bardzo często korzystam z... No bardzo dużo odwiedzam tych znaków zapytania, znajduję nowe bronie, ale za każdym razem mimo wszystko korzystam z usług Kowala, poprawiam te swoje ulubione bronie. I nie do końca... Będę? Naprawdę? Coś się ten konik chyba pomylił. Uhuhu. Musimy się do Memphis udać. To wymagałoby wizyty w tym miejscu. Tak, więc udam się najpierw do punktu tego wysokościowego, a potem popędzimy prosto do Memphis i zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam. Zobaczcie, kogo spotkałem po drodze. To jest zadziwiające, że oni ciągle idą tędy na piechotę, że to nie jest jakiś taki moment, w którym oni nagle znikają, a potem pojawiają się na miejscu. Oni faktycznie idą i kto wie, może też po drodze... O, uważaj, wpadłem trochę fatalnie. Trzeba było to objechać. Każdy się spodziewa, że Sfinks będzie większy. W ogóle te starożytne zabudowy w większości przypadków są znacznie mniejsze niż żeśmy zakładali. Na przykład ucząc się. Ja nie zapomnę straszliwego rozczarowania, jakie odczułem, kiedy pierwszy raz zobaczyłem pałac w Knossos. Oho. Tu jest mnóstwo ciekawych miejsc gdzieś po drodze. To może zamiast jechać tutaj, to przeskoczę sobie tu i skieruję się na północ, bo tu jest kilka znaków zapytania. Przejdziemy się tym terenem? Macie ochotę je sprawdzić? Ja muszę przyznać, że mam ochotę je sprawdzić. Zatem wybierzmy się tam i potem pionowo w dół na południe w kierunku Memphis. No to udałem się troszkę w tym kierunku i potem pójdziemy prosto w dół, odwiedzając oczywiście te znaki zapytania, bo ja jestem ich ciekaw. Chociaż nie każde miejsce jest interesujące, ale to też jest okazja, żeby sobie pogadać trochę. Więc o czym to ja miałem jakąś tam... Aha, opowiadałem... Zaraz. A, o Knossos. No właśnie. Więc byłem strasznie rozczarowany Knossos i... Nic tego nie zmieni. Jest strasznie, pokracznie małe wręcz. A człowiek się spodziewa, że jak pałac... Jedno z najważniejszych miejsc cywilizacji... greckiej... Jest tak porażająco błahe. No i czasami tak bywa. To, co było w starożytności wielkiej... A, to po prostu Karakasor. A może będzie jakiś kowal tutaj, co? Ja bym chętnie pozbył się trochę sprzętu, bo cegły wyrabiają jakieś. Bo dźwigam straszne ilości tego towaru. Wypadałoby to sprzedać po prostu. Tam można by zniszczyć posąg para faraona. A wydaje mi się, że nie będę miał szczęścia. Poszukam tutaj trochę. Posterunek. Ja lubię te posterunki sam podbijać, bo... To potrafi naprawdę dużo czasu zająć. A ja każdy detal, znaczy każde zabójstwo, podchodzę do niego jakby... Podejdźmy wyżej. Jest kapitan, dowódca i dwa skarby do zabrania. Macie ochotę potowarzyszyć mi trochę? W tym? Ale uprzedzam, że to trochę zajmie czasu. Co my tu mamy? Jakiś lew jest. Mamy trochę strażników. Są też skarby. Jest jeden skarb. Kolejny strażnik. Tam coś jest, ale to dalej. Tak, tu jest jakiś skarb. Ale nie to mnie interesuje. Tu ktoś czekał zasad. O, jest i kowal. No to przy okazji sprzedam sobie jakieś rzeczy. Zaraz się przyjrzymy jeszcze. Potrzebujemy znaleźć kapitana. A już jeden z nich jest. Tu też jest jakiś łotr. Coś czuję, że w tym miejscu mogą się znajdować ciekawe rzeczy. Jest skarb i jest kolejny kapitan.
Próbuję dostać się do środka, nie zabijając wszystkich. Z reguły zabijam wszystkich, taki ze mnie podlec. Ale może uda się tylko dobrać do skarbów i coś tu jeszcze jest. A, tajemnicze wejście do podziemia jakiegoś. Tu też coś mamy, pewnie też jakiś skarb. Ktoś tu odpoczywa. W momencie to ten okrąg nie robi się już mniejszy, tylko na dużym obszarze pozostaje taki spory. No gdzieś tu powinno coś być. A, jest. Proszę was bardzo serdecznie. Czy tu mam wszystko już odnalezione? Chyba tak. Chyba dałoby tylko sprawdzić, gdzie są ci ludzie, żeby potem ich nie pominąć. Przy eliminacji. Znaczy w zasadzie nie chodzi o to, że chcę ich zabijać. Tylko chcę wiedzieć, gdzie są, żeby ich ewentualnie uniknąć. Chyba dałoby wypuścić tego lwa. On mógłby narobić sporo zamieszania. Chyba gdzieś tam będzie. A, to nie lew? Nie, to no, tu w zasadzie trochę lew. You are dead. Oh, yeah, they will attack on sight here. Your time has come. Ktoś tam prawie zwrócił na mnie uwagę, co? Nothing. Stay sharp. Holender. Jestem zbyt hałaśliwy, co? Nie chciałem cię zabijać, kolego. Ale tak się akurat złożyło pechowo, żeś podszedł tam, gdzie nie powinieneś był podchodzić, co? Spodziewałem się tu dachu. Tu nie. Ach, ty dziado. Rip you to shreds! Gods must have slept through your creation. Kurde, nie ma gdzie uniknąć. You are dead! Spokojnie. Setting fire to the beacon! Must die! Tarczownicy są bardzo nieprzyjemni. Gdzie ty uciekasz? Muszę uważać, bo to każdy cios. O ty! To mnie zaskoczył teraz. No dobra. To było więcej walki niż chciałem. Ale nie będziemy narzekać, bo udało się wyjść bez szwanku praktycznie. Bo alarm zniecili. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Przyjrzyjmy się
Zabiłem dowódcę. Teraz pozostało zebrać skarby. Są dwa w tej okolicy. Pierwszy jest gdzieś tutaj. Gdzie to zdecydowanie poszło szybciej niż normalnie. Normalnie to ja tutaj bywam przez pół godziny i się skradam. Teraz tak, być może pod presją tego, że wam pokazuję to podbijanie tego obszaru, to zrobiłem to znacznie szybciej. You cannot escape. No chodźcie, czekam na was. Widzisz, kolego? Kurde, tu jest jakieś przejście. Nie tędy mogłem się dostać tu, do tego miejsca. Tym zajmiemy się po cichu. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten kapitan gdzieś uciekł, cholera. Spokojnie podejdziemy do niego od tyłu, jak już się tu zainteresuje. Trochę za daleko odszedłem, on się zdąży odwrócić. Już był blisko, żeby się odwrócić. No ale ostatecznie się nie odwrócił. Gdzie jest ten cholerny kapitan? Gdzie on zwiał? Bezczelny łajdak. No i elegancko. Muszę przyznać, że problematyczny jest ten atak sztyletem. Że on nie rzuca tym sztyletem od razu, tylko po chwili czasami przeciwnik zdąży się odwrócić, zasłonić. Czy widziałeś gdzieś, drogi Zenu, kapitana tutaj, co? Mam wrażenie, że się gdzieś schował przed nami. A nie do końca. Tam jest. Ale kawał drogi. Jest daleko, dlatego go nie widziałem. Zaraz go dopadniemy. Zatem... Do kolei. Załatwmy. Oni są wezwani na pomoc, dlatego są tym płomieniem. Zaznaczeni dodatkowo. Przydałoby się wejść na... Za późno, kolego. No niestety. Tamten się zastawia tarczą, jego trzeba zabić, bo to ci tarczownicy są strasznie nieprzyjemni. Ktoś tu się zainteresował. Nie bardzo dobrze, niech sobie idzie w tamtą stronę. Dobrze, kolego. Teraz dobierzmy się do tego dowódcy. Cholera, kolejnych trzech tam idzie. Ledwo się od tych dwóch uwolniłem, ale to jest chyba jakiś taki regularny patrol i oni się zaraz oddalą. A nie, oni drewno przewożą, cholera. Czy przenoszą, dobrze by ich było
dziabnąć, ale akurat teraz ten lider się tutaj przygląda. Zwróćcie uwagę. Musimy mu wejść na plecy. Wybrał się tam. Dokąd idziesz, kolego? Tutaj. Dobrze, to mi się podoba. Dammit. Useless to run. Ha! Mine now. Buy me some time. I must to... To diabła. To w zasadzie załatwiło sprawę, co? Ono nie ma co się już obijać. No i tak to wygląda. Gdzie są te łajdaki od drewna? Tam gdzieś się udał. Trzeba było nie ścigać. Mogłeś spokojnie uciekać. Zerknijmy na ten mój plan. Tu gdzieś był kowal, nie? Tak, on jest tu. I tak, w kierunku południowym, więc jak najbardziej cieszy mnie. Więc zmierzajmy na południe. A potem się zobaczy, nie? Przygoda sama się toczy w odpowiednim kierunku. Tam jakiś skarb, ale nie jestem aż tak bardzo zainteresowany. Najwyraźniej domostwo jakiś... wieśniaków. No to jazda. Uznałem, że dobrym pomysłem byłoby skrócenie sobie podróży. A najlepiej zrobić to Nilem. Tym bardziej, że nie miałem jeszcze okazji żeglować. Tędy łódka jest zdecydowanie szybsza od wierzchowca. No głównie dlatego, że nie ma żadnych przeszkód, przy których należałoby się zatrzymać. Chyba, że... trafiają się takie atrakcje. Dwa statki, jeden obok drugiego. Co tam mamy, synu? Co tam jest ciekawego dla nas? Skarby tylko. Nic nadzwyczajnego, moim zdaniem. Więc płyńmy sobie spokojnie. Gdyby było tam było jakieś drewno albo brąz, to chyba bym się skusił. No tak, to tylko popłyniemy i zobaczymy, co też ciekawego tam będzie. Rany boskie, ale ruch ogromny na tym Nilu. Tego się nie spodziewałem. Niby końcówka świetności Egiptu, ale handel... Ciekawe, co się działo później. Jest tyle ciekawostek, ale to jest też tak, że człowiek bardzo mało wie o historii kraju innego niż własny. Ja ostatnio... Mój siostrzeniec ma... bardzo dobrego znajomego, przyjaciela Brazylijczyka, z którym razem w Australii studiowali. I muszę powiedzieć, że jego opowieści, to z takiej historii bieżącej Brazylii, sprzed ostatnich 60 lat, kiedy my mówimy o stanie wojennym, to on opowiada o przewrotach w Brazylii, o mordowaniu nauczycieli. I to już są takie rzeczy, które pamiętam jak przez mgłę, bo on dosyć dokładnie nam opowiedział tą całą historię swojego kraju, tą taką współczesną. I ja, i mój siostrzeniec byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Wydaje się, że najważniejsze rzeczy na świecie dzieją się tu w Europie. Bo to takie, znaczy to jest głupie oczywiście i absolutnie nieuzasadnione, ale takie naturalne, człowiek się nie zastanawia. Gdzieś interesuje nas być może historia Stanów Zjednoczonych, historia Europy, Wielkiej Brytanii, Rosja, wiadomo, to wszystko jest gdzieś po sąsiedzku. Ale Brazylii? Co się działo w Brazylii? Nie mam bladego pojęcia. Nikt sobie nie zadaje tego pytania nawet. Dotarliśmy do Memphis. Oj! Wybaczcie, przyjaciele. Ja już wysiadam, możecie sobie odpłynąć. Memphis.
Sprzedałem oczywiście wszystko, co nie było mi potrzebne. Zarobiłem mnóstwo, mnóstwo gotówki. Pewnie, porozmawiamy, ale też chciałbym wejść na wieżę gdzieś tutaj, żeby... Podejrzewałem, że to będzie gdzieś tu. Żeby ewentualnie szybka podróż, która się gdzieś tam konieczna zdarzy, to żebym mógł ją szybko odbyć. Cholera. Nie wszędzie są takie wyrwy na ręce. Spodziewałem się pierwotnie, że on będzie się wspinał w każdym możliwym miejscu po prostu do góry. A tu nie ma tak lekko. To nie magia. To po prostu... twardość naszego bohatera. Zobaczmy, jak wygląda to Memphis. Ciekawie. O kurde. Percepcja wzrosła. Ech, takie mam wrażenie, że nie odkryję chyba tych wszystkich punktów. O nie, tylko nie do wody znowu. Rany. Tym bardziej, że w tych ośrodkach, gdzie ludzie żyją, no to ta woda absolutnie nie wydaje. Oj, o Boże. Prawie żeśmy się utopili. Z paszerpentem. Jedyny problem Egiptu jest taki, że te imiona są piekielnie trudne do zapamiętania. To nie szkodzi. Sprawdźmy zatem, co też może się wydarzyć interesującego tam. To też jest kowal, to było do przewidzenia. It is beautiful, but it stinks of the battlefield or a tomb. No niestety. Często, no właściwie rzeka przepływająca przez miejscowość, no była takim naturalnym ściekiem. I to jest tak, gdyby tego nie mieli, ja tu mógłbym ich zaskoczyć i zabić. Ale trochę tych strażników jest, to nie byłoby rozsądne. Gdyby nie mieli takiej rzeki, to pewnie musieliby szukiwać jakichś innych sposobów na pozbywanie się ścieków. A tak to nie musieli i nawet potem pewnie nikt nie czuł potrzeby. Tak jak mówiłem, jak już się pójdzie w jedną stronę z potrzebami, z nauką i z czymkolwiek, to potem ciężko wybrać alternatywną ścieżkę. Po co ścieki, skoro rzeka załatwia sprawę, nie? Świątynia ptacha. Tylko gdzie jest wejście do tej świątyni? Pewnie znowu będzie hałas i dużo rozmów. I papirus w pobliżu. Być może kiedyś sobie poszukam. Teraz jak trafię na niego przypadkowo, to jestem szczęśliwy. O, przepraszam. Są strażnicy, ale na razie nie są do mnie negatywnie nastawieni, więc zakładam, że... Wszystko będzie dobrze, nawet jak na któregoś wpadnę. Kwiatami, nieźle. You dare accuse me, you coward? You who spent the past three days cringing behind the doors of our home? It is your spinelessness that dooms us. Kobieta oskarża go o brak kręgosłupa. We forgot some part of the ritual. I will vomit if I hear more. Have no doubt of this. If our child dies, I die. No, my lotus, do not speak like that. I must go to the seer's house. Just leave me be. High priest. I'm sorry. I have come to seek the lizard. Oh, the lizard. One more affliction for Memphis. The city withers in the darkness of a curse. Disease, pestilence, the poisoned stink of the air. The Apis ghoul sickened nearly unto death.
gods have abandoned us. The people look to me for guidance, but I am as lost as they. Person! Apis, how have we wronged you? Pash. The curse touches even my own house. My wife, Taimhotep, has miscarried 3 times this year. She's with child again, but if she loses a fourth... I will look into this curse. My wife's seer can help. His house is to the southwest. If the gods are responsible, I will kneel beside you as they strike us down. Bogowie, bogowie. No czasami tak jest, że jest jakiś konflikt i kobieta nie może urodzić, bo czasami nie wszystko dobrze działa w organizmie. No. Nawet współcześni medycy przecież sobie nie radzą bardzo często. Mój Boże. Powiedziałem w jednym z odcinków to trochę błędnie, że religia jest przyczyną upadku cywilizacji. To nie tak do końca. Nie taka spójna ta myśl, jakbym chciał. Znaczy, ja mam silną wiarę, że cywilizacje są budowane na bazie nauki, wiedzy, doświadczenia, badań, czyli rozumu. A kiedy chylą się ku upadkowi, to się sięga po religię. I w zasadzie religia nie jest powodem upadku, ale jest takim sygnałem, że coś może się dziać nie tak. Ale dobra, to też jest taki temat, który może poruszyć nieprzyjemne struny w niektórych widzach. To, no nie wiem, właściwie powiedziałbym tak, że to też jest element moich przemyśleń i nie do końca one są jeszcze skrystalizowane, o tak, okej? Więc nawet jeżeli się mylę w tej kwestii, a tam życie dostarcza mi dowodów na to, że jednak być może się nie mylę, ale nawet jeżeli się mylę, no to musicie mi to wybaczyć. Chyba nie jest kwestia tego, w co ja wierzę, a w co nie wierzę, tylko faktów gdzieś tam jakichś, ale cholera wie. So. Grow, O light! Come forth, O light! My child! Oh! You have come at last. Who is this man? He is the Deliverer. Many years I have waited for him. What? Quick! Help me dream my child away from death! Let us proceed with the ritual. Bring me the cauldron. I am the master of secret things. The form of the soul that rests in the heavens. I am servant to the great God. So jak to mówią, wiara czyni cuda i to nie bez powodu tak mówią. Let your eyes be opened. Devoid of moisture, come forth from the stream. Sothis, let their eyes be opened. Let your eyes be opened. Chryste, kobieta jest totalnie... Zresztą straciła troje dzieci, wcale się nie dziwię, że wariuje trochę. Nie lubię tych pijackich, narkotykowych obłędów.